Cześć! Ładowarki bezprzewodowe to naprawdę bardzo duża wygoda. Stawiasz lub kładziesz swój smartfon i już. Mniej kabli, mniej problemów. Oczywiście jeśli masz smartfon, który obsługuje ładowanie bezprzewodowe. Na co zwracać uwagę przy doborze ładowarki bezprzewodowej? Czy każda ładowarka bezprzewodowa będzie tak samo ładować mój smartfon? Na te pytania odpowiem Ci właśnie w tym filmie. Zapraszam. Niektóre ładowarki bezprzewodowe będą działać lepiej swoim telefonem, a niektóre gorzej. Jak w takim razie rozpoznać ładowarkę, która będzie działać lepiej? Jeśli masz wątpliwości, czy twój smartfon posiada ładowanie bezprzewodowe, to udaj się do specyfikacji swojego urządzenia, najlepiej bezpośrednio na stronie producenta swojego telefonu. Jest oczywiście wiele portali, które posiadają specyfikacje wielu modeli smartfonów, jednak często posiadają one błędy, które mogą wprowadzić cię w błąd. Przez pewien okres czasu było kilka standardów bezprzewodowego ładowania, ale to standard QI jest najpopularniejszy. Jest on zastosowany również w produktach od Apple'a. Jak sama nazwa wskazuje, mówimy to o ładowaniu bezprzewodowym, które tak do końca nie pozbyło się jednak przewodów, bowiem sama podstawka ładująca jest przecież w jakiś sposób podłączona do prądu, a jest podłączona ona przewodem. A jak już mowa o przewodzie, to dobrze, abyśmy patrzyli już w stronę USB-C zamiast leciwego już micro-USB. Dlaczego? Micro-USB korzysta ze starszego standardu o nazwie Quick Charge. Ma on niższy limit mocy niż nowszy standard USB-C Power Delivery. Oznacza to, że bezprzewodowe ładowarki USB-C mają większą moc, co wpływa pozytywnie na jakość i szybkość ładowania. Każda ładowarka w standardzie QI będzie działać z każdym telefonem obsługującym ładowanie bezprzewodowe QI. Jednak najlepsza ładowarka np. do iPhone'a może nie być najlepszą ładowarką do np. Galaxy S20. Różne modele smartfonu mają również różną prędkość ładowania bezprzewodowego. Na przykład Samsungowe Fast Wireless Charging 2.0 pozwala ładować bezprzewodowo o mocy ponad 10 W. Co pozwala szybciej ładować smartfon. Analogicznie również iPhone'y mają swój standard o nazwie MagSafe. Bezprzewodowe ładowarki MagSafe mogą ładować iPhone'a szybciej niż inne standardowe ładowarki bezprzewodowe. Idąc tym właśnie tokiem myślenia, aby ładowanie było jak najbardziej wydajne i najszybsze, musimy stosować najlepiej ładowarki dedykowane do naszych modeli smartfonów. Teraz pozostaje nam tylko wybór ładowarki pod względem stylu. To znaczy, czy wolisz ładowarki płaskie czy stojące? Wybór jest naprawdę ogromny. A Ty jak często i czy w ogóle ładujesz swój smartfon bezprzewodowo? Czy Twój smartfon obsługuje technologię ładowania bezprzewodowego? Koniecznie daj znać w komentarzu pod filmem. Jeśli jeszcze nie subujecie naszego kanału, to gorąco Was do tego zachęcam. Klikajcie też dzwonek, aby nie przegapić naszych nowych filmów. Dziś już Wam dziękuję za oglądanie i pozdrawiam.